Cześć, z tej strony Karolina i dzisiaj będzie podsumowanie listopada. Książek w listopadzie przeczytałam 12, to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę bardzo słaby czytelniczo październik, jeśli chodzi o ilość. Ale opowiem Wam tylko niestety o 11, bo jedna z tych książek, które czytałam w listopadzie, będzie miała premierę dopiero w 2019 roku, w styczniu. I powiem Wam tylko tak teraz zajawkowo, że naprawdę jest na co czekać. Dzisiejsze podsumowanie będzie bardzo zróżnicowane, bo są komiksy, jest literatura faktu, jest literatura młodzieżowa. Właściwie myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jak może pamiętacie, listopad Skąbuk był miesiącem wojennym i rzeczywiście udało mi się kilka tych książek przeczytać. Ale dzisiaj zaczniemy od komiksów. Najpierw będą trzy komiksy, które dostałam od portalu Szuflada w ramach współpracy i pierwszym z nich jest Murderabilia. Szczerze mówiąc, powinnam to pewnie czytać po angielsku, czyli Murderabilia, ale brzmi to co najmniej komicznie. O czym jest komiks? Komiks jest o pisarzu, a właściwie o mężczyźnie, który aspiruje do bycia pisarzem. Jednak to wszystko średnio mu wychodzi. W międzyczasie ma miejsce śmierć jego wujka i od tej śmierci wujka dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Po wujku zostają dwa koty. Te koty zaprowadzają naszego głównego bohatera do pewnego dziwnego mężczyzny, który zajmuje się kolekcjonowaniem jeszcze bardziej dziwnych rzeczy. Jaki ten komiks jest? Jest dziwny. Momentami makabryczny i szokujący, czasami tak absurdalny, że naprawdę aż byłam zdziwiona i przede wszystkim prześmieszny. Jeśli lubicie czarny humor i tego typu sprawy, myślę, że ten komiks Wam się spodoba. Ten komiks jest w ogóle przepiękny i bardzo mi się podobał sposób rysowania. On jest taki prosty, ale ta kolorystyka bardzo przypadła mi do gustu i myślę, że też Wam by się spodobał. Kolejny komiks to coś, co już czytałam i o czym Wam już mówiłam dosyć dużo, czyli Walka kobiet. Jest to przekrój przez lata takiej historii kobiecej, kobiet, które walczyły o swoje prawa, kobiet, które walczyły o prawa osób, które były niewolnikami. I możemy właśnie tutaj poznać konkretne kobiece bohaterki, które miały bardzo duży wpływ na to, jak te prawa kobiet teraz wyglądają. I ostatni komiks, który dostałam w ramach współpracy z portalem Szuflada.net, to Jane Lees i ja, czyli komiks. Myślę, że głównie przeznaczony dla dzieci, ale nie tylko. Mamy tu do czynienia z historią Helen, która jest w szkole gnębiona przez swoje koleżanki. Jest non-stop obrażana, dziewczyny ze szkoły mówią właśnie, że jest gruba, że jest brzydka. Jest generalnie w sytuacji, w której żadna z nas i żaden z nas nie chciałby się znaleźć. Co ciekawe, Helen w tym całym swoim załamaniu czyta pewną książkę. Tą książką jest powieść Charlotte Bronte, czyli Dziwne losy Jane Eyre. I to, co mi się bardzo podobało, to właśnie taki motyw, taki pomysł, który został też wykorzystany tutaj i w poprzednim komiksie, który kiedyś czytałam, czyli w Obiecankach. Większość komiksu jest narysowana takim szarym ołówkiem w takich smutnych, dołujących barwach. Jednak momenty, kiedy nasza główna bohaterka czyta książkę, czyta właśnie Dziwne losy Jane Eyre, ta szara, ponura kreska zamienia nam się w piękne, kolorowe akwarele. I rzeczywiście te momenty przy lekturze są jedynymi wesołymi momentami w życiu dziewczyny. Ten komiks jest bardzo prosty i rzeczywiście zabrakło mu tego elementu wow. Myślę, że to przez jego długość, bo ta historia to jest coś, co ja bym chciała czytać o wiele dłużej niż godzinkę, ale przyznam, że ta prostota tej historii potrafi jednocześnie zasmucić i oczarować. Jeśli macie kogoś młodszego w swojej rodzinie, córkę, koleżankę, siostrę, to ten komiks naprawdę jest warty uwagi, chociaż zostawia po prostu ogromny niedosyt. I coś, co miało być czytane w grudniu, ale rzutem na taśmę, znalazło się w podsumowaniu listopada, czyli komiks Łauma, który na mojej bibliotece był już co najmniej pół roku. Jakoś ciągle zwlekałam z sięgnięciem po tą historię. Boże, jakie to jest genialne! Jakie to jest fenomenalne! Naprawdę! Przeczytam Wam opis, bo nie chcę Wam za dużo zdradzać, ale Dorota, dziewczynka z dużego miasta, przenosi się do Łojm, wsi malowniczo położonej w sercu Suwalskiego Parku Krajobrazowego. I choć to dla całej rodziny wielka zmiana, życie w chatce na skraju lasu zaczyna im się podobać. Wszystko byłoby pięknie, gdyby pewnego razu tata Dorotki nie zabił węża mieszkającego pod kredensem. Tak rozpoczyna się historia brawurowo łącząca elementy komediowe, fantastyczne z chwilami prawdziwej grozy. A wszystko co głęboko zanurzone w świeckich wierzeniach i legendach. Pięknie narysowany, chociaż przyznam, że w sposób bardzo prosty. Ta historia jest ujmująca, a zakończenie
Nie, jak ja po prostu przewracam te kartki i myślę, Boże, co będzie dalej, jak to się skończy? Już ten strach we mnie gdzieś rósł i to zakończenie, ja mam takie, nie, to się nie dzieje, naprawdę. Ten komiks polecała mi Gosia z Tu Czytam, a także Asia z konta Joanne Star. No to jest fantastyczne, kocham łomę po prostu nad życie. Jeśli jesteśmy jeszcze w tych wesołych klimatach, to zostańmy w nich, bo później będzie się robić ciężkawo. Dwie książki młodzieżowe, dwie książki od wydawnictwa Winidia, czyli Gikarella i Lia Gubirytm. Obie recenzje znajdziecie już na kanale. Co mogę o niej więcej powiedzieć? Młodzieżówki dokładnie takie, jakie ja lubię. Urocze, nieprzekombinowane, nie ma tu jakichś takich dziwnych zachowań bohaterów, które byłyby dla mnie rażące, jako dla osoby, która już nastolatką od kilku lat nie jest. Jeśli jesteście ciekawi i chcecie się dowiedzieć więcej, to oczywiście odsyłam Was do filmów na ich temat. I teraz przechodzimy do smutnego momentu. To są książki, jak teraz myślę, to wolałabym ich nigdy nie przeczytać, bo są tak okropnie przejmujące i dołujące, ale zdecydowanie ta ich lektura jest tego warta. I teraz będzie książka. Gdybym Wam o tej książce powiedziała, że słyszałam o niej mało, to zasadniczo byłoby to ogromne kłamstwo, bo ja o tej książce po prostu w sferze książkowej, na blogach, na Instagramach, na YouTubie nie słyszałam absolutnie nic. Jest to książka, a co ja mam z tym wspólnego, o zbrodni popełnionej w marcu 1945 roku. Jest to książka, o której dowiedziałam się z okazji, przy okazji festiwalu Konrada z tamtego roku. Dostałam ją pod choinkę i ten mój zapał początkowy tak bardzo spadał, do tego stopnia, że sięgnęłam po nią dopiero teraz. Ta historia zaczyna się tu całkowicie przypadkowo. Kolega autora, którego nazwiska nie będę próbowała wymówić, bo jest to nazwisko węgierskie, czyli kolega Saszy, autora tej książki, pewnego dnia przynosi mu wycinek z gazety, w którym to wycinku jest mowa o zbrodni, krwawej zbrodni w Rechnic, gdzie na przyjęciu urządzanym przez ciotkę autora ginie 180 Żydów. Zostają oni zamordowani przez uczestników owego hucznego przyjęcia i to jest punkt wyjścia autora do dalszych rozważań. Autor zaczyna takie swoje małe śledztwo, a tak naprawdę przez całą książkę analizuje, co on ma z tym wspólnego. Czy on, jako osoba, która urodziła się już po wojnie, w jakiś sposób powinien się w to mieszać? Czy ta wojna i historia jego rodziny wpłynęła jakoś na jego życie, na jego charakter? Jest to motyw bardzo podobny do Mausa, gdzie właśnie wojna miała ogromny wpływ na ojca, a przez to duży wpływ na relacje ojca z autorem komiksu Maus. I tutaj mamy bardzo analogiczną sytuację. Poznajemy też tutaj fragmenty dzienników babci Saszy, a także pewnej Żydówki Agnes. I ta historia im dalej, tym jest bardziej dopowiedziana, tym jest bardziej gęsta i też bardziej porażająca. Tutaj autor w świetny sposób zaciera granice pomiędzy ludźmi, którzy mordowali innych ludzi, jakby można tak powiedzieć aktywnie, którzy rzeczywiście swoją siłą zabili drugiego człowieka, a między ludźmi, którzy biernie się temu przyglądali, którzy nic nie zrobili i którzy w żaden sposób nie próbowali zapobiec krwawym masakrom. To, co mi się ogromnie podobało w tej książce, jest to, że w końcu zaczynają powstawać książki, które kwestie żydowskie i kwestie wojenne nie przedstawiają tylko w kontekście Polski. My jako Polacy oczywiście jest to dla nas najważniejsze i rzeczywiście najwięcej mówimy o obozach, które były w Polsce i o innych państwach, które zapominamy. Myślimy, że to my mieliśmy najgorzej i u nas tylko się źle działo. To nieprawda. Tutaj autor przedstawia nam ten węgierski punkt widzenia i wcale nie było lepiej. Zdaję sobie sprawę z tego, że ja teraz mówię bardzo chaotycznie i poruszam masę wątków, ale właśnie taka jest ta książka. Tu jest masa wątków, ogrom przemyśleń. To jest książka strasznie ważna i myślę, że powinniście ją przeczytać, w szczególności jeśli interesujecie się historią. W ogóle to, ile ja mam pozaznaczanych tu fragmentów, to jest szokujące, bo ja bardzo rzadko zaznaczam coś w książkach. I chciałabym Wam zacytować pewien fragment, bo jak go przeczytałam, to miałam takie, no, tak niestety jest. Na Facebooku i Twitterze coraz to wypowiadamy się za czymś albo przeciwko czemuś. Dzielimy się krwawymi zdjęciami i mądrymi analizami. Zamieszczamy wideolinki dotyczące katastrof morskich. Kiedy u brzegów Lampedusy toną zbiegowie, podpisujemy wirtualne protesty przeciwko okaleczaniu genitaliów w południowym Sudanie.
A jak byśmy reagowali, gdyby wszystkie te wydarzenia zaczęły się przenosić z ekranów naszych komputerów na ulicę? Gdyby sytuacja zmieniła nas z wirtualnych obserwatorów w czynnych uczestników wydarzeń dziejących się w naszej fizycznej obecności? Gdyby wokół nas nagle zaczęło śmierdzieć, gdybyśmy zaczęli fizycznie odczuwać ból i hałas bez osłony łagodzącego designu naszych laptopów? Czy wtedy wojna nie stałaby się taka jak przed 70 laty, a my wszyscy nie wzięlibyśmy w niej udziału? To oczywiście wykluczone, zakrzyknęliby chłopcy w tenisówkach i z torbami z juty na ramieniu. Przecież myśmy się z tamtych doświadczeń czego trzeba nauczyli. Nas to już nie może spotkać. Bardzo Wam ją polecam. Kolejna pozycja to esej. Esej, dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? I tak, jest to kolejna książka, która jest warta Waszej uwagi. I tak, wszystkie kolejne książki, które będę Wam zaraz pokazywać, są warte Waszej uwagi. No listopad był fenomenalny pod względem tego, co czytałam i tego, jakie treści zostały przez te książki niesione. Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? Wszystko zaczęło się właśnie od posta na blogu autorki o tym samym tytule, kiedy ten post rozgrzał wielką dyskusję na temat rasy, na temat rasizmu, na temat tego, że niektórzy biali wstydzą się za swoich braci, za swoją rasę, jeśli to tak mogę nazwać. I po jakimś czasie autorka przychodzi właśnie w formie eseju z rozszerzeniem tego zaczętego wcześniej przez nią tematu. Autorka zaczyna tu troszkę od historii rasizmu, od kolonializmu i od tego, jak tamte historyczne wydarzenia, więc można sądzić, że nieważne, miały wpływ na to, jaki teraz kształt ma rasizm w różnych państwach. Głównie jednak skupia się na Wielkiej Brytanii, bo właśnie stamtąd pochodzi. I tutaj ten problem rasizmu, głównie rasizmu strukturalnego, jest przedstawiony bardzo rzetelnie, bardzo kompleksowo i autorka wysuwa czasami takie wnioski, na które bym nigdy nie wpadła najprawdopodobniej. Może też dlatego, że się nad tym nie zastanawiałam i większość tych wniosków jest bardzo, bardzo trafna. Uważam, że to jest kolejna z tych książek, którą każdy powinien przeczytać i być może uświadomi komuś to, że rasizm nie zaczyna się w momencie, kiedy rzucamy kogoś kamieniem i krzyczymy do niego obraźliwe słowa. Rasizm zaczyna się o wiele, wiele wcześniej. To, co też mnie tak ujęło i trochę rozśmieszyło, ale tak naprawdę jest problemem bardzo poważnym. Bo właśnie feminizm, przedstawienie przez autorkę różnych stereotypów dotyczących feminizmu i właśnie ośmieszających osoby, które nie do końca ten feminizm klasyczny rozumieją. I właśnie chcę Wam zacytować jeden fragment. W brytyjskim feminizmie pytanie, czy kobieta może mieć feministyczne poglądy i robić rzeczy tradycyjne, kojarzone z kobiecością, emocjonowało kobiece czasopisma w latach 90. i na początku 2000. Czy można być feministką i nosić szpilki? Czy można być feministką i się malować? Czy można być feministką i robić sobie manikir? Trudno wyobrazić sobie bardziej powierzchowne pytania, a dały one początek najbardziej powierzchownym artykułom w prasie kobiecej. Wszystkie pytania w stylu, czy można być feministką i, były oparte na wyświechtanych stereotypach na temat feministycznego aktywizmu z patriarchalnej prasy lat 70., opisującej feministki jako ubrane w spodnie ograniczki rozgniewane baby, które chcą zgnieść mężczyzn obutymi w martensy stopami. W tym stereotypie przerażającej wyimaginowanej feministki, którą nigdy nie chciałaby być żadna kobieta, wygląd zewnętrzny był zaprzeczeniem wszelkich kanonów urody. Świetna książka, świetny esej, sięgnijcie po niego w wolnej chwili i przeczytajcie. I wracam po małej technicznej przerwie związanej z ładowaniem telefonu i wracam z czymś znakomitym, co leżało u mnie zdecydowanie za długo. Rdza Jakub Małecki. Historia babci i historia wnuczka, który właśnie z babcią zamieszkuje od momentu śmierci jego rodziców. Mamy tu do czynienia z połączeniem dwóch linii czasowych. Teraźniejszej, czyli właśnie życia Szymona razem z babcią, a także życia babci w czasie wojny. I na początku tej historii mamy tylko fragmenty zdarzeń. Im dalej, tym lepiej, bo wszystko nam się zagęszcza, wszystko nam się łączy, wszystko nam się tłumaczy. Coś, co na początku było dla nas niejasne, staje się jasne pod koniec książki. Boże, jakie to było fenomenalne. To jest tego typu książka, że żałuję, że dopiero po nią teraz sięgnęłam, bo tyle, ile wzbudziła we mnie emocji, to naprawdę dawno nie miałam takiej książki w rękach. Ta rzeczywistość tutaj nie jest ubarwiona. Ta rzeczywistość jest tutaj makabryczna, związana z cierpieniem, z bólem i z okropnymi przeżyciami. Rdza to jest dla mnie coś, co oblepia wszystko, co dobre. Oblepia wszystko i niszczy. Niszczy coś, o co nie dbamy. Niszczy coś, co za długo leżało zapomniane,
skryte. Ja po książki Jakuba Małeckiego będę teraz sięgać zdecydowanie częściej. Muszę nadrobić te, co już wydał i będę czytać wszystko, co napisał, bo to jest fantastyczne. Ta historia, fabuła jest naprawdę bardzo prosta, ale ta prostota połączona z językiem Jakuba Małeckiego i z tymi okrutnymi zdarzeniami robi ogromne wrażenie. Czytajcie Rdze jak najszybciej. I dwie ostatnie książki, dwa reportaże. Pierwszy z nich to Był sobie chłopiec. Reportaż o chłopcu, który pewnego dnia został znaleziony, jego ciało zostało znalezione i sprawa przyjęła kryptonim Jasiu, ponieważ nikt nie wiedział, kim dany chłopiec jest. Sprawą żyła cała Polska, ale tak naprawdę wiedzieliśmy tylko to, co było medialnie opłacalne, co było takim fajnym kąskiem dla mediów, co można było rozgłośnić. Całe tło sprawy, trudy, z jakimi musieli zmierzyć się policjanci w tej sprawie, zostały przemilczane albo po prostu nikt nie dotarł aż do takich wiadomości. Ewa Winnicka w tym reportażu poradziła sobie po prostu świetnie. Bardzo rzetelnie przygotowała ten materiał. Właśnie tą historią nas, delikatnie mówiąc, zabija. To jest reportaż nie dla każdego, bo dla wrażliwych osób będzie on zbyt brutalny, bo rzeczywiście niektóre te opisy są bardzo plastyczne i bardzo takie, że no nie do końca każdy chce o tym czytać, co jest zrozumiałe. Jak tak sobie myślę o tej sprawie, to co teraz powiem będzie bardzo kontrowersyjne, ale dla Szymona właśnie, który okazał się znalezionym martwym chłopcem, tak sobie myślę, że ta śmierć była troszkę wybawieniem od życia. To był chłopiec, nad którym się znęcano zarówno psychicznie i fizycznie i który nigdy w dorosłym życiu nie wyszedłby na prostą. Taka jest moja opinia. Jeśli jesteście ciekawi, to przeczytajcie reportaż Był sobie chłopiec. I ostatnia książka, to przecież ich nie zostawię, czyli historię Żydowski opiekunek podczas wojny. Trudno mi powiedzieć, czy ten reportaż jest dobry czy zły, bo powinniśmy tą sferę językową oddzielić od sfery istotności tematu. Jeśli chodzi o istotność tematu, jest to reportaż bardzo dobry. Jeśli chodzi o sposób napisania, to tutaj zależy od autorek, bo jest to reportaż zebrany właśnie z 8 historii. 8 historii napisanych przez 8 autorek, które pokazują nam, że nie tylko Sandlerowa i nie tylko Korczak byli takimi małymi, codziennymi bohaterami, ale istnieje masa kobiet, które są zapomniane, które są znane tylko z nazwiska, z imienia albo też nawet z pseudonimu. Kobiet, o których bardzo mało wiemy i o których nigdy nie chcieliśmy się więcej dowiedzieć. Wiemy o nich niewiele, ten materiał źródłowy był bardzo ograniczony, bo też ciężko szukać, jeśli nawet nie wiemy, o kim mamy czegoś szukać. To, co nie zostało napisane, zostaje w sferze naszych domysłów. Możemy sobie wyobrażać, co działo się z tymi kobietami przed wojną, w trakcie wojny. I właśnie tak jak mówiłam, ciężko ją ocenić ze względu na ten ciężar tematyczny, ale zdecydowanie najbardziej podobał mi się z tych wszystkich 8 reportaży reportaż Sylwii Hutnik. Świetnie napisany, bardzo emocjonalny. I to już wszystkie książki, które przeczytałam w listopadzie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co wy czytaliście w tym miesiącu i czy może któraś z pokazywanych przeze mnie książek, czy też komiksów padła wam w oko i czy chcecie coś przeczytać z mojego polecenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!